tak naprawdę od wielu lat, a nie wiem, to już będzie 20 lat, jak zajmuję się tymi rzeczami odnośnie zdrowia, wpływu natury na nasze zdrowie. Tu akurat są piękne zdjęcia owadów, roślin, a to jest związane z naszym zdrowiem. My sami na własne życzenie zatruwamy się, niszczymy naturę, która nam podtrzymuje życie. Niszczymy pszczoły, jeżeli je zniszczymy przez naszą własną głupotę, trując je wszelkimi chemikaliami. I tak się składa, że od dłuższego czasu, czy od początku, zawsze moja praca i badania, jakie robiłem, doświadczenia setki, zawsze były w jakiś sposób związane z tematem zdrowia. Skonstruowałem, czy usprawniłem wiele urządzeń, między innymi biorezonator, który można wykorzystywać do podtrzymania zdrowia. Tarcze Lachowskiego, takie urządzenie, które wytwarza plazmę, czy wykorzystuje promieniowanie wysokiego napięcia. Napisałem książkę Łańcuch Życia. Pewnie Państwo mogą sobie ściągnąć tą książkę, bo tylko ja ją rozprowadzam, dlatego że ona ma zawartość, no jest bardzo dużo wiedzy takiej technicznej. Nie wszyscy rozumieją, o czym ja piszę często, ale próbuję wytłumaczyć zależność naszego zdrowia od sposobu życia. Pokazuję chemtriale, mówię o GMO, o szczepieniach od lat 15. I na początku było tak, że byłem sam, wyśmiewany i tak dalej. Na szczęście teraz powstały już grupy, które się zaczynają tym interesować, ujawniać. No i zaczyna to stawać się powszechną wiedzą. Także nagrywam u siebie w studio Copernicus muzykę, która jest w brzmieniu 432. Jest to zgodna wibracja, to znaczy chodzi o dźwięk A w takim stroju, która rezonuje z falą Schumana. Jeżeli ona została podniesiona w 1917 roku celowo 8 Hz, to rozstraja tak zwane pole witonowe nasze, bo człowiek to nie jest tylko ciało fizyczne, ale ciało energetyczne, które nazywacie duszą, aurą, a tak naprawdę fizycy nazywa się to pole Meissnera-Ortelfielda. Oczywiście oficjalna nauka nie mówi o tych rzeczach. Czym jest to pole Meissnera? Jest to ciało energetyczne i powiedzenie w zdrowym duchu, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Dokładnie jest na odwrót. My, czyli prowadzimy badania, analizy kwantowe, Państwo pewnie już słyszeli, których dokładność analizy takiej jest 97%. Może to dla Was wyda się śmieszne, ale tak dokładnie jest. Na czym polega analiza kwantowa, czy w ogóle urządzenia kwantowe? Robią pomiary z pól witonowych. Tego nauka Wam oczywiście nie mówi, bo oficjalnie nie istnieje coś taka jednostka jak witon, czy cząsteczka. Witon to jest cząsteczka, która otacza każdy żywy organizm. Jest to tak zwana aura i można ją widzieć na aparacie Kirliana. Są osoby, które widzą to optycznie, po prostu są tak wrażliwe na tą częstotliwość, że mogą widzieć człowieka jego kolor aury. Nasze ciało ma 7 podstawowych czakr, tak zwanych punktów energetycznych, bo człowiek się składa z takich warstw jak cebula o różnych kolorach. Do tego ma około 1800 punktów tak zwanych meridianów, które wykorzystują nie w całości, ale około 800 punktów wykorzystuje jako punktura i może udrażniać naszą energetykę właśnie przez nakuwanie różnymi igłami. Mogą być stalowe, mogą być złote i tak dalej, uruchamiając cały przepływ energetyki w naszym organizmie. Bo właśnie zaburzenia w organizmie, czy choroby powstają przez zaburzenia energetyki.
Już w starożytności mówiono o chorobach psychosomatycznych. Ludzie nieświadomie często zakłócają przez umysł sobie właśnie przepływ energetyczny. I teraz Państwu pokażę, jak mam oczywiście, nie wiem, czy wziąłem ze sobą. Do czego zdolny jest ludzki umysł? Dlatego mówię o chorobach psychosomatycznych. To jest łyżeczki stalowe, bardzo twarde, wygięte ludzkim umysłem. Znam tą osobę, mieszka w Nowym Jorku. Mało tego, że ona wygina, pocierając tylko. To były tak zwinięte jedno w drugą, że w ogóle nie mogłem wyjąć. I właśnie nasz umysł jest takim urządzeniem elektromagnetycznym, który wysyła fale i oddziaływuje na nasze otoczenie, na materię dokładnie. I można to zrobić, jeżeli ktoś dojdzie do takiego poziomu, może sobie łyżeczki wyginać. Nie jest to żadna nowość, bo służby te tajne wykorzystują to często przeciwko nam, bo mają taką wiedzę, prowadzą w tajnych laboratoriach takie badania. No oczywiście my nic nie wiemy praktycznie, sponsorujemy, a nie potrafimy, czyli po prostu nam nie jest ta wiedza dawana. Cały tak naprawdę przemysł, instytuty badawcze, przemysł farmaceutyczny i instytucje, które podlegają pod nich, bo oni praktycznie dysponują środkami bez ograniczeń i wykorzystują to przeciwko nam. Praktycznie cała nauka jest zakłamana. Nie mówi się o, powiedzmy, typowym przykładem. Wzór Einsteina znacie. EMC kwadrat, tak? I tylko to wiecie. Ale w tym wzorze brakuje następnych elementów. Ten wzór EMC kwadrat odnosi się tylko do prędkości światła, ale coś takiego jak L plus T, 1 L plus T, 2 i tak dalej, już tego nie znacie. Ja tu mam badania z tajnych laboratoriów rosyjskich, gdzie jest to wszystko dokładnie opisane i ta wiedza jest utrzymywana w tajemnicy przed ludźmi, żeby nami sterować i żebyśmy służyli niewielkiej grupie tak zwanych mędrców Syjonu, którzy nas wykorzystują maksymalnie. Powiem Państwu przykład. Polska jest najbogatszym praktycznie krajem na świecie, bo posiadamy wszystkie surowce. Ropa, węgiel, tytan. Zresztą wojsko zachodnie pilnuje granic wschodnich, gdzie tytan jest. Wiadomo do jakich celów. Cały Dolny Śląsk stoi na bogactwach złotie, niklu i tak dalej. Miedź. Ale dla tak zwanych gojów jest to nieujawniane. Ktoś, kto ma pieniądze, ma też władzę. Wiadomo, to są tak naprawdę nie ludzie, bo w prawdziwym człowieku jest coś takiego jak empatia, a w tych ludziach tego nie ma. Oni są żądni władzy, pieniądza i tak dalej. Trudno może w to uwierzyć, że celowo nas się truje przez chemtriale, które od 15-20 lat pokazuje. Większość się śmiała jeszcze wcześniej, ale teraz widzicie te białe smugi za samolotami. Jest to trucizna sypana nam na głowę po to, żeby wykańczać nasze organizmy. Wtedy dzięki aluminium nasz system immunologiczny przestaje się bronić, bo dostajemy alergii. I zaczyna się załamywać. Więc znaleziono sposób na to, żeby zarabiać na naszej głupocie, nie ujawniając pewnych informacji, że na przykład aluminium załamuje nasz system i zaczynamy chorować. Więc podsuwają nam różnego rodzaju tabletki, szczepionki, a organizm nie jest czymś sztucznym, jest naturalną, żywi się czy korzysta z naturalnych pierwiastków niesztucznych. Nas się karmi tabletkami, praktycznie wszystkie tabletki to są pochodzenia ropopochodnego.
Więc my nieświadomie, biorąc powiedzmy takie tabletki, zjadamy je i odkładają się one w tkankach, w kościach i tak dalej. Więc po pewnym czasie, dłuższym, jak zjemy tak wiaderko takich tabletek, nasz organizm zaczyna się zapadać. Po prostu przestaje się, traci odporność i zaczyna chorować. Więc samonapędzający się biznes wymusza, że bierzemy następne tabletki, chodzimy od lekarza do lekarza, on nam coraz nowe, inne tabletki często daje i my nieświadomie się trujemy. Ja robiąc analizy, a zrobiłem tego już w tej chwili kilka tysięcy analiz, widzę dokładnie na ekranie, co komu dolega. Z dokładnością, jak powiedziałem, 97%. I nie ma tak jak u lekarza, że lekarz wam patrzy w oczy i mówi, to może to panu dolega, albo tamto dolega. Nie ma czegoś takiego. Żebyśmy się nie połapali, o co chodzi, to wprowadza się celowo do tych instytucji typu placówki zdrowia, sama nazwa zdrowia, jak ktoś choruje. No albo apteka zdrowie. No to jest kpina na naszych oczach. Skuteczność, jeżeli macie dokładną podstawę, podstawą do waszego zdrowia, coś mam napisane na aucie, analizy, wiedza podstawą zdrowia. Jeżeli dokładnie wiecie, co wam dolega z wyników, jakie pokazuje urządzenie, a nie jest dopuszczane do oficjalnej medycyny, to wtedy jesteście w stanie usunąć praktycznie każdą chorobę. Oczywiście trzeba zachować pewne zasady i ich przestrzegać. Jeżeli je obrócicie, nie będziecie mieli efektów. Będziecie ciągle ten sam błąd, nie mogąc się wyleczyć. I naprawdę, jeżeli chodzi o oficjalną medycynę, jest tak zakłamana, oczywiście są lekarze potrzebni, typu chirurg, który nas poskłada po wypadku, stomatolog, który zęba zablombuje, ale większość lekarzy chorób wewnętrznych działają na zasadzie oszustwa, albo niewiedzy po prostu. Po drugie, jest to grupa, która jest ściśle zamknięta i trzymają sami się, no, nawzajem wspierając i są chronieni przez NFZ-y. W ogóle takie instytucje nie powinny istnieć, jak NFZ-y, czyli izby lekarskie. Dlatego lekarze powinni wziąć odpowiedzialność na siebie, zresztą przysięgę składali Hipokratesa, i leczyć tak, jak robią to, powiedzmy, weterynarze. Jak wyleczysz, to zarabiasz, jak nie, trudno, tracisz klienta. Ale że jest to zorganizowany system mafijny, łącznie z tym naszym rządowym, więc lekarz praktycznie za nic nie odpowiada, bo go chroni izba lekarska. I tak mogą nas po prostu okłamywać perfidnie na naszych oczach. My ciągle płacimy, a że nasza mamy instynkt samozachowawczy i żeby nie chorować i przeżyć, to będziemy płacili. Ostatni grosz oddacie, żeby tylko żyć i nie chorować. Więc jest to bardzo mądry sposób wyciągania pieniędzy od ludzi. Ale powiem Państwu tak. Są sposoby, a jeszcze tak. Byłem bardzo zaskoczony, bo wiedziałem, że przebitka na jednej tabletce jest około 30 tysięcy razy zysku. Od 30 do 50, ale parę dni temu rozmawiałem z farmaceutą, który mi powiedział, że jest to nawet przebitka 300 tysięcy razy. Znaczy ta substancja czynna, co tam jest w tej tabletce, jest dużo mniej warta niż, czy produkcja, niż oni sprzedają. I to można sobie wyobrazić, jak do takich przebitek przychodzi. Dlatego dbają, żebyśmy byli ciągle chorzy. Ale to już pomijam. Proszę Państwa, wielu ludziom tłumaczę, jak zrozumiecie prostotę, jaką trzeba zachować, żeby być zdrowym, to sami nie uwierzycie. Ja oczywiście miałem sprawę półtora roku za ujawnianie natlenku wodoru, że można się tym leczyć. Kosztuje grosze, parę złotych nawet i to nie. Boraksu, który był używany, jest stosowany do konserwacji mięsa, jecie go. Chlorynu sodu, wpadła policja, zwinęli wszystko, półtora roku sprawa trwała. Przesłuchano 1440 osób.
i w końcu umorzono sprawę z braku dowodów jakichkolwiek. Także, no, jak wpadli, to jak, no, ja nie wiem, z bronią w kominiarkach, bo przestępca przecież. Oskarżono mnie oczywiście na podstawie filmiku, który pokazywałem. To było ich tam chyba około 300 w sumie. No, ale sprawa umorzona, więc mogę dalej mówić prawdopodobnie. Może trochę ciszej teraz, ale mogę mówić. Proszę Państwa, jakbyście wiedzieli, jak mało potrzeba do tego, żeby być zdrowym, nie chorować, to trudno uwierzyć. Jesteście nauczony, że my, nauczeni, że macie za wszystko płacić. Tak naprawdę wyleczenie choroby wystarczy często zmienić dietę, sposób jedzenia. Uzupełniamy, powiedzmy, jeżeli skan mi pokazuje, że jest niedobór witamin, to jest bardzo ważne, wasze organy wewnętrzne to przeważnie odpowiada witamina B, różne rodzaje witamin B. Za waszą odporność witamina C. Ale co wam to da, że będziecie jedli wiaderko witaminy C, jak nie będziecie mieli rutyny, powiedzmy. Ona się nie będzie wchłaniała. Jeżeli będziecie witaminy jedli bez olei, też nie będzie się wchłaniała, bo może tam w jakimś niewielkim procencie. Ale dalej będziecie mieli te niedobory. Jak to można wykryć? Lekarz wam tego nie powie na podstawie patrzenia wam w oczu, w oczy. Po prostu trzeba mieć urządzenie, które to pokaże. Wszelkie zaburzenia, wszelkie jakieś niedobory, minerałów, witamin i tak dalej. I wystarczy to tylko uzupełnić często i organizm się zaczyna regenerować. Nie jest to proces 2-3-dniowy, często jest to kilka miesięcy. Ale organizm, mając wszystko, zacznie się odbudowywać. To jest taka fabryka samowystarczalna i tak doskonała, że wszystko potrafi odbudować. Po tych skanach, jakie widzę, a jest tego, jak mówię, masa, doszedłem do prostego wniosku. Przyczyną prawie wszystkich chorób, możecie się śmiać, są robaki. Każdy z nas, kto tu jest, na dzień dzisiejszy ma przynajmniej 10 rodzajów robaków. Nie jesteście w ogóle tego świadomi. Nawet uwierzyć nie możecie w to. W latach 60. mam książkę Encyklopedię Zdrowia. Było to oficjalne badanie podane przez urząd lekarski. Było to 6 robaków. Każdy mieszkaniec miał 6. Przywrę każdy z was praktycznie ma, według moich badań, jakie widzę. Czy tasiemca karłowatego, bardzo dużo osób. Nie wiecie o tym. Odrobaczacie sobie psy, koty, ale kiedy wyście się odrobaczali sami? Niewielu, podejrzewam. Kto się ostatnio przez ostatni rok odrobaczył? O, to widzę, idą ludzie z postępem. Pewnie wiedza dociera już. Proszę Państwa, guzy wszelkie, czy raki, pokazać wam, jak wygląda komórka rakowa, tego na uniwersytetach nikt wam nie pokaże, żadnemu lekarzowi. Dlaczego, jak myślicie, przy operacjach raka wycina się komórki i wyrzuca, żeby lekarz nie widział? Proste, bo mógłby się któryś zainteresować i po prostu wziąć pod mikroskop. Muszę sobie pomóc. I mógłby zobaczyć, że jest po prostu okłamywany. I żeby Państwu to uzmysłowić, proszę Państwa, ja 15 lat temu, możecie sobie, nie wiem, gdzieś na stronach, tam moja książka jest umieszczona, można ją oglądać, ciągnąć, żaden lekarz nie widział tego zdjęcia. Co to jest? Takie, widzicie, świecące kryształki, to jest krzem. A takie tutaj, no, gałązki, to jest pleśń penicylium. Dlaczego komórki rakowej nie można zabić, tak jak prosto, jak wam się wydaje. Robił to doktor Rybczyński we Wrocławiu i opracował anery, taką, ten. Dlaczego ją tak trudno zniszczyć? Dlatego, że penicylium otulone jest krzemem. To tak, jakbyście chcieli żółwia zabić,
On jest po prostu zamknięty w pancerzu i nie ma możliwości ani radioaktywnie, ani czymkolwiek zniszczyć tej powłoki na tej komórce, na tym guzie, który jest. Ale Rybczyński znalazł prosty sposób. Jeżeli weźmiecie do żelazo, potraktujecie tlenem, to czym się staje? Rdzą, tak? Utleni się i staje się rdzą. Więc Rybczyński sobie wykombinował, że dostarczy do krzemu, do tego pancerza, jony krzemu. I autentycznie. Następny jon krzemu połączył się i zaczął się struktura krzemowa, która chroni penicylium, powiedzmy, rozpadać. Więc wtedy można to penicylium wykończyć, powiedzmy, ziołami. Typowym, czy prądem, dr Clark, tym zapelem, który ja produkuję i rozprowadzam. O, to jest to urządzenie, za którą zginęła kobieta. Każdy powinien z was, nie chodzi tu o reklamę, bo ja mam naprawdę, trudno mi się nawet wyrobić. Prąd, prądu niczym nie zastąpicie. Pokażcie mi czynnik na ziemi, który zabija wszystko, co jest żywe. Czy to będzie robak, czy to będzie bakteria, czy słoń, zawsze go zabijecie prądem. Nie ma takiego organizmu żywego na ziemi, który przeżyłby prąd. I prąd impulsowy, który wymyśliła dr Clark, taka fala impulsowa, prostokątna, wprowadza błony komórkowe drobnoustrojów, wibracje i one pękają. Czy ktoś z Państwa oglądał filmik, jak na przykład śpiewak rozbija głosem szklankę czy kieliszek? Nigdy żeście nie widzieli, pewnie, albo nie zwrócili uwagę. Trąby jerychońskie powiedziane jest, rozbijały mury. Ja tutaj prowadzę też badania, prowadziłem odnośnie dźwięków. Każdy organizm ma własną częstotliwość i wystarczy tylko zrezonować się, dopasować do tej częstotliwości, tak jak robi to urządzenie, i ona po 40 sekundach pęknie. Po prostu błona zaczyna wibrować i ją rozsadza. Po drugie, prąd przy tak małym napięciu jest nieszkodliwy, bo wyłączacie biorezonator i on przestaje działać. Tabletkę jak zjecie, ona zostaje chemia w waszym organizmie i już nie możecie jej usunąć. Takich rozwiązań w tej swojej książce odnośnie leczenia raka opisałem chyba z 10. Opisałem, czym jest chemia, jak wpływa na organizm. Mówię, jak Państwa zainteresuje coś takiego, to możecie widzieć skutki działania chemii, bo to wszystko jest w internecie. Te badania były robione, tylko są ukrywane przed ludźmi, żeby ludzie nie wiedzieli o takich rzeczach. Powiem Państwu tak, GUS, 80% ludzi, z tym ze świata medycyny około 3-5% to są lekarze albo związani ze służbą zdrowia. No nie powinni się niby interesować, ale wiedzą, o co chodzi, bo mają wiedzę. Przyjeżdżają i patrzą, jak to prosto wszystko wygląda. 80% ludzi, którzy przyjeżdżają z diagnozą, że mają raka, w ogóle tego raka nie mają. Po prostu idą do lekarza, bo gdzieś tam guza zauważono. Co robi tomograf komputerowy? Pokaże, czy prześwietlenie, pokaże guza. I to jest prawda. Tylko że już nie pokażę, co jest przyczyną tego guza. Te osoby, tak zwane chore na raka, mają tak zwane skupiska pasożytów. Nieważne, jakie to są. Może to być ten goryjek, może być przywra. Najwięcej szkód robi przywra. Chociaż no, bardzo łatwo się przywrą zarazić. I ci, co mają cukrzycę, to mogą być pewni na 100%, że chorobą jest przywra namnożona na przewodach czustkowych albo na czustce. Ci, co mają astmę, mają przywrę w płucach. Nie ma akurat tej osoby, która wyleczyła wszystkie choroby w 3 miesiące, łącznie z rakiem, z astmą i tak dalej, a 30 razy w szpitalu leżała po miesiącu i uczyła się
z nudów medycyny. Opanowała tak medycynę, że nawet lekarze, ja podejrzewam, wstydziliby się z nią rozmawiać, chociaż nie jest zawodu lekarzem, tylko chemikiem. Zna składy chemiczne i tak dalej. Ale żeby usunąć chorobę, to najpierw trzeba zabić robaki, o czym mówię. Dam wam przykład astmy. Jak doszliśmy do tego po pół roku badań i poszukiwań. Każdy astmetyk umiera na serce. Co ma astma, duszność z sercem wspólnego? Okazuje się, że ma. Astmetycy zaczynają się dusić po 18 mniej więcej. To jest choroba wieczorowa, tak zwana astma. Ale dlaczego ona powstaje? Długo żeśmy główkowali, zanim połapaliśmy, o co tu w tym wszystkim chodzi. Okazuje się, że przywra zaczyna atakować pęcherzyki płucne i człowiek się zaczyna dusić. Ale jest taka szybka pomoc na początku, powiem Państwu, marihuana. 2-3 razy pociągnąć sobie dym marihuany i pęcherzyki w przeciągu 2-3 minut, ja to obserwowałem kilkakrotnie, zaczynają się rozszerzać, człowiek przestaje się dusić. Śmieszne jest to, że ci astmetycy, którzy używają tych psikaczy, nie pamiętam jak to się nazywają, on sobie tam psiknie i się lepiej czuje, ale tylko przez jakiś czas. To jest taka prowizorka, która daje wrażenie, że jemu się polepszyło, ale tak naprawdę on się jeszcze bardziej, coraz bardziej pogłębia w tej chorobie. I wystarczy użyć, mówię, marihuany, nie mówię tu o nałogu, głupoty nie mieszajcie ze zdrowiem. 2-3 machy, powiedzmy o 14, później o 20, powodują rozszerzenie pęcherzyków płucnych. Dlaczego one się kurczą? Bo tam są przywry. I jak się pozbyć przywry? Przywrę możecie, czy tasiemce wszelkiego rodzaju, zabić tylko w pełni księżyca, a powtórzyć w nowium. Tego, jeżeli nie zrobicie w ten sposób, nie da rady usunąć. Powiem wam, dlaczego tak się dzieje. Cykl biologiczny, tak jak u ludzi, psów, kotów, mają drobne ustroje, pasożyty co 2 tygodnie i schodzą do jelit. Wtedy są w tym czasie, są wszystkie w jelitach. I tylko wtedy można je nie zabić. Bo nieraz mi mówią, dlaczego pan nie zrobi biorezonatora czy zapera, który zabije wszystko naraz. Mogę takiego zrobić, inny prąd impulsowy, szpilkowy, gdzie bym zabił wszystko, co żywe. Ale byłoby to zbyt wielkie ryzyko i głupota wprost z mojej strony, jakbym takie coś zrobił. Jeżeli wyobraźcie sobie, zabilibyście bąblowca. To jest robak 15 cm. On gdzieś by się dostał do aorty czy gdziekolwiek, to umieracie po paru minutach. To jaki sens jest budowanie takiego urządzenia, które zabije? Niby ma nam pomóc, a nas zabije. Więc jedynym sposobem, żeby człowiekowi nie zaszkodzić, jest ich sparaliżowanie. I można to zrobić w pełni księżyca, podając powiedzmy parazy, kwantel, zentozidę, czy leki, jest ich 3 czy 4, które je sparaliżują i one są jak martwe w tych 2-3 dni i wtedy je wydalić można. Ale to nie wystarczy. Trzeba ten proces, bo część osobników jest jeszcze w jajeczkach, niewyklutych. Więc trzeba ten proces powtórzyć po 2 tygodniach, kiedy one się wylęgną i wtedy można dopiero wybić je praktycznie wszystkie. No ale to jeszcze nie koniec tej zabawy, bo niektórzy myślą, że są złote tabletki, zje jedną i już wyleczony. Nie ma czegoś takiego, niech wam pierdół nie opowiadają, że ktoś ma chodząc po bosą gdzieś tam po popiole wyleczył się. Bzdura i kłamstwo zwykłe. Ja robię badanie i widzę to wszystko. Jest taki lek, czy był, który leczył wszystko. Wymyślił go inżynier Rynowski. To było przed wojną. Ale co zrobiono? To jest tak zwany skroplony orgon. Eteroid, nie wiem czy Państwo słyszeli coś takiego.
To jest substancja, która możecie zobaczyć własnym oczami, takie błyskające punkciki pod pewnym kątem, takie światełka wam strzelają przed oczami. Jest to orgon. I Rynowski potrafił go skropić i podawał przed wojną chorym na rak, na wiele chorób i w ten sposób leczył. Po prostu orgon, to co znacie z powiedzenia, słyszeliście, a manna leci z nieba. Nie chodziło o mannę wcale, tylko chodziło o manę, która jest, profesor Reich nazwał orgonem, a znowu Rynowski eteroidem. I ona zmienia właściwości w organizmie natychmiast i uodparnia organizm bardzo silnie. Jego pole Meissnera po zużyciu dwóch, trzech kropli takiego substancji, ona wygląda jak miód, automatycznie witalność rośnie do takiego stopnia, że organizm jest odporny na wszystko praktycznie. Nasza witalność musi dla każdego zdrowego człowieka wynosić około 6 tysięcy jednostek Bowisa, to jest, w takich jednostkach jest mierzone i wtedy człowiek nie choruje. Drobnoustroje nie traktują nas jako trupa. Jeżeli nasza witalność spada poniżej 2,5 tysiąca jednostek, to wtedy drobnoustroje, co jest ich naturalnym cyklem, rozłożyć trupa, zaczynają nas atakować i dodatkowo pogłębiają chorobę. Tu w tym biorezonatorze jest taka dodatkowa rączka, gdzie można dzięki niej, to się nazywa ogniwo Reicha, doładowywać aurę, podnosi się jej promieniowanie i ona ma pojemność około 700 jednostek. Po dwóch, trzech razach włożenia do ziemi, naładowania orgonem, nasza witalność rośnie i wtedy drobne ustroje nie przestają nas atakować między innymi. Ale to jest, mówię, musielibyście o profesorze Reichu, którego też otruto oczywiście za ten wynalazek. Rynowskiego oszukano w ten sposób, że firma szwedzka podstawiona pod jako jego niby przyszły wspólnik wykupiła patent i ukryła go, a jego samego, z tego co wiem, otruto. Ale to już mówię, dlatego przepadł jedyny lek, który leczył wszystko. Ale nie mamy takiej możliwości. Takich patentów jest różnych ukrytych 6 tysięcy przed ludźmi, z różnych dziedzin, samych latających spotków jest technologii sarla, pierścieni, bo ja się zajmuję też energetyką, wolną energią, jest 12 zgłoszony ostatnio w 2013 roku też uczenio. Jeżeli już teraz wracam do tematu. Jeżeli zabijemy pasożyty, które tworzą toksyny, bo wiadomo, robak musi jeść, raz, że okrada nasz organizm z krzemu, z ubarza i prawie każdy, kto ma z nas robaki, czy ktokolwiek, zawsze ma niedobór krzemu. I to na skanale, że od razu wyskakuje niedobór krzemu. Wiadomo dlaczego. I to jest powiązane z robakami. Ale robaki tworzą toksyny przecież, przerabiają, nie? Na tych toksynach namnażają się pleśnie i grzyby. I trzeba w następnym cyklu, po zabiciu robaków, usunąć pleśnie i grzyby. Są tu preparaty, pokażę Państwu. Najprostsze rzeczy. A to jest. Jeżeli usuniemy już pasożyty, o, jest najprostszym takim składnikiem na co dzień, dosyć dobrej zawartości, bo tu jest parę roślin, czarny orzech, wroty czy inne, piołun. Tym można zabić robaki, ale następnym składnikiem jest usunięcie pleśni grzybów. I tu jest drugi preparat. Oj, przepraszam, trochę za dużo mam tego. Usuwamy pleśnie i grzyby tym drugim preparatem. Tamtego się używa pół, całą buteleczkę tego i na końcu albo w trakcie coś takiego Państwo znacie, ostropest.
lub można go zastąpić CD Farmem. I oczyszczamy wątrobę. Póki nie usuniemy toksyn, to bakterie, te pleśnie, grzyby mają na czym się namnażać. I jest to proces, który praktycznie pozbawia drobnoustrojów możliwości namnażania się i rozbijania. Jeżeli do tego używamy prądu, który zabezpiecza nas przed przerzutami czy przenoszeniem się robactwa i pleśni grzybów w tkankach płynąc z krwią, to praktycznie możecie blokować choroby nowotworowe. Po prostu tak zwane skupiska Hammera. Przerzuty. Lekarze mówią rak złośliwy. A ja mówię, pieprznijcie się w głowę, bo jak nie macie wiedzy, to w ogóle nie leczcie, tylko idźcie ulicę sprzątać. Proste. Jak, czym jest skupisko Hammera? Czy przerzuty, rak złośliwy? Jeżeli jest guz i ktoś go wytnie, to naturalnym instynktem drobnoustrojów czy istot żywych jest szukanie nowego miejsca do namnażania. Więc krwią szukają tak zwanych skupisk Hammera, gdzie w naszych meridianach, o których mówiłem wcześniej, jest zablokowany przepływ energetyczny. Jest to martwe miejsce, tak jak śmietnik. I tam takie bakterie, czy pleśnie, czy grzyby znajdują idealne środowisko do namnażania się. I prąd elektryczny właśnie nie pozwala im raz krwią przerzucać się, przepływać, bo je po prostu po drodze zabija. I jest to taki sposób hamowania przerzutów, a nie jakiś rak złośliwy czy niezłośliwy. Tak jakby robak był złośliwy albo nie. No po prostu chce żyć. Jeżeli znowu taki drugim efektem mówi się o ziołach. Pamiętajcie, że zioła to też są substancje czynne, bardzo często trujące. Jeżeli ktoś nadużywa ziół miesiącami czy latami, sam sobie robi krzywdę. Po prostu można i trzeba ziół używać, bo to jest podstawa, ale nie wolno cały czas organizmu truć czymś tam. Powiedzmy, ktoś piął na okrągło pije, czy tam inne rzeczy, no to te są substancje chemiczne. A robactwo jest takie, że jak je za długo będziecie chcieli truć tym samym, to one szukają innego ratunku, gdzie indziej próbują się przenieść, nie? No i efekt jest taki, jaki jest. Ale, żeby organizm mógł normalnie funkcjonować, potrzebuje czego? Jednym z najważniejszych czynników jest tlen. Chyba sami wiecie, że jesteście składacie się z wody. Powinniście pić dużą ilość wody, nie herbaty i kawy, czy zupy, bo organizm nie traktuje tego jako wodę, tylko jako pokarm. Człowiek powinien wypić przynajmniej 2 litry wody czystej dziennie. I wtedy są wypłukiwane wszystkie toksyny i tak dalej. Bardzo ważnym czynnikiem jest krzem. Większość z Państwa, których widzimy, to jest, ja wiem, 70-60% ma niedobory krzemu. A krzem jest odpowiedzialny za matrycę krzemowo-energetyczną, dzięki której wszelka informacja w organizmie płynie. Typowym takim rozwiązaniem wykorzystywanym przez człowieka jest taka aparatura, która stoi. Wszystko jest oparte na krzemie. Krzem jest przewodnikiem dla wszelkiej informacji. Jeżeli brakuje krzemu, to tak jak w fabryce brakowałoby połączenia między dyrektorem a pracownikami zakładu. Po prostu są jakieś niedomówienia, zaburzenia i zaczyna zakład głupieć. Po prostu z braku informacji, albo niedokładnej informacji. Następnym czynnikiem jest tlen atomowy. No bo jesteśmy wodą praktycznie. Niedobór tlenu najczęściej zauważacie, jesteście słabi, śpiący, bardzo często przyjeżdżają i jestem słaby, nie wiem dlaczego, śpię, albo budzę się wcześniej, głowa mnie boli.
Ludzie, po pierwsze pytanie, pijesz dużo wody? No tak, herbatę, kawę. No to co mam powiedzieć? Jesteś baran, bo nie pijesz wody, tylko jedzenie pijesz, no tak naprawdę. Nie mają tlenu. I głowa boli, szumy głowy i tak dalej z powodu braku tlenu. Więc mówią na tlenku wodoru. Najszybciej można to uzupełnić przez trzeci atom tlenu na tlenku wodoru. Nie mówię o truciźnie z apteki, bo tam już nie jest natlenek, tylko jest sztuczne jakieś substancje stabilizowane, ale po prostu trzeba dostarczyć tlen. Mało tego, że tlen daje nam tą energię, to zmienia zasadowość organizmu. Po prostu utlenia środowisko, a wszelkie drobnoustroje czy bakterie nie lubią, żyją w środowisku kwaśnym. I jeżeli to jest inne środowisko, zdychają, duszą się po prostu jak ryby bez tlenu. No typowy przykład, ozonowanie ścieków, hodowle ryb bez tlenu zdychają, no to jest logiczne. Więc nasz organizm, jeżeli to trwa bardzo długo, też zaczyna się zapadać z braku tlenu. I wystarczy natlenkiem wodoru parę razy użyć. Zrasta na ta witalność, sprawność i tak dalej. Chciałbym wam powiedzieć państwu, że przez przypadek kiedyś oglądałem kryminalne zabawki, chyba zagadki Nowego Jorku, albo któryś z tych filmów, nie oglądam praktycznie, ale i tam ta pani od taka z tymi warkoczykami czarna bada jakieś ciało i mówi, o to chyba ze służb specjalnych, bo jest idealnie dotleniony. I później wyszło na jaw, że służby specjalne, bo tam było w tekście tego filmu, że oni piją po 50 kropli na tlenku wodoru. Właśnie. Dlatego są tak sprawni, silni i fizycznie nie do zamęczenia. A dlaczego? Bo nie mają szczawianów. Bo tlen usuwa szczawiany. Więc on może 50 km biegać, on się nie zmęczy, bo po prostu nie ma szczawianów. Trzecim takim czynnikiem, już mówiłem, krzem. Jeżeli będziecie używali krzemu i mieli go prawidłowo w organizmie dostatecznie dużo, żaden was na raka nie zapadnie, bo krzem rozbija guzy rakowe. Od razu mówię, chodzi tam o rozbicie siatki czy guza. Musiałbym tłumaczyć dokładnie, ale to mniejsza o to. Krzem, tlen, witaminy. No jak lekarz wam ma powiedzieć, jakich witamin wam brakuje? Na podstawie czego? Patrzenia w oczy? Nie da się. Trzeba to widzieć na ekranie, ile witamin w jakim komu brakuje. I uzupełnienie tych witamin, nie mówię tu o kupowaniu suplementów, bo można iść na łatwiznę, kupić sobie powiedzmy jakieś witaminy za 50 czy 100 zł, przyspieszyć proces, ale jest to taki proces krótkotrwały i najlepiej uzupełniać witaminy jedzeniem. A jedzenie nic nie kosztuje, bo i tak jecie. Więc jak mówię, że pan czy pani nie potrzebuje nic, tylko zmień sposób jedzenia. Bo masz, źle jesz, źle się odżywiasz, dlatego masz niedobory czegoś tam, nie? No każdy szyneczkę wsuwa, ale już tłuszczyk musi obciąć i wyrzucić, tak? A kolagen, inne rzeczy skąd się mają brać? Z nieba? I co ciekawe, wegetarianie praktycznie wszyscy są chorzy. A ci, co są na diecie Kwaśniewskiego, są o wiele zdrowsi, praktycznie nie mają taki problem. A każda z witamin B odpowiada za jakiś nasz organ wewnętrzny. I myślę, że muszę już pomału kończyć. I minerały. To urządzenie wam wszystkie pokaże niedobory minerału. To teraz sobie na prostą logikę weźcie. Jeżeli nie macie robaków, nie macie pleśni i grzybów, nie macie toksyn, macie uzupełnione witaminy i minerały, to dlaczego organizm miałby chorować? Prosta odpowiedź logiczna, tak? Ktoś, kto ma wszystko uzupełnione, nie ma prawa chorować, bo wszystko działa prawidłowo. Organizm jest tak doskonałym urządzeniem, że on sobie z małymi rzeczami poradzi.
I to jest prosta odpowiedź na zdrowie. Także dziękuję Państwu. Może jakiś inny temat później dopuszczą mnie, bo mam tych tematów dużo więcej. Ale po prostu przemyślcie, że jak nie ma zaburzeń i tak dalej, a macie wszystko w organizmie uzupełnione, nie ma możliwości chorowania w człowieku. Prosta odpowiedź, logiczna. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.